masz zabaweczkę. Daj zabaweczkę. Daj, Misia. Dzień dobry, kochani, dzisiaj na kanale. Właśnie zamówiłyśmy Ubera i wyruszamy na Chmielną. Już Wam opowiadałam, że mam swoją ulubioną miejscówkę, jeśli chodzi o paznokcie. I pierwszy raz Klaudia właśnie się tam wybiera, na moje polecenie. Miałam Klaudii właśnie taką polecajkę, że zawsze byłam bardzo zadowolona z tych paznokci. Klaudia postanawia się również wybrać w to miejsce, więc mam nadzieję, że ona też będzie bardzo zadowolona. Ja pamiętam, że odkąd przeprowadziłam się do Warszawy, to właśnie było moje ulubione miejsce na mapie Warszawy, jeśli chodzi o paznokcie. I naprawdę zawsze byłam zadowolona. Ani razu nic mi nie odpadło. Nie było zapowietrzenia się paznokcia, więc z całym sercem jej poleciłam to miejsce, ja wybieram się z nią. Pogoda w Warszawie naprawdę jest mocno średnia, jest ogromne ochłodzenie. Ostatnie dni naprawdę były bardzo ładne, bo było tak już wiosennie, a dzisiaj przyszło mi wyciągnąć kożuch, także dobrze ze sobą go wzięłam do Polski, bo myślałam, że będzie cieplej, ale mówię, dobra, wezmę ten kożuch, bo może być również taki dzień, gdzie będzie kiepska pogoda, no i nie myliłam się. Zoe, byłaś dzisiaj z ciocią na spacerku? Ładnie to tak tyłem do kamery. Będziesz grzeczna, co? Słuchajcie, dzisiaj byłam z Zoe na spacerze. Może gdzieś tutaj Wam wkleję, bo wrzuciłam to na Instastory, jak ten spacer się skończył, w jakim stanie była Zoe. No i później czekała nas oczywiście kąpiel. Tak, będziesz czekała na ciocię i na mamę. Oj, słodziaku ty mój, kocham cię mocno, no tak. Oj, tak, kocham, kocham, kocham. W ogóle cały czas, kochani, jestem na cateringu. Dzisiaj również kontynuuję zdrowy dzień i naprawdę staram się trzymać, choć jest ciężko. Dzisiaj na obiadek na przykład miałam kurczaka w sosie słodko-kwaśnym, jeśli się nie mylę, z ryżem czerwonym. I chyba nigdy poza cateringiem nie miałam okazji jeść ryży czerwony, ale naprawdę był wyśmienity. Także pewnie wrócimy i również zjem coś z cateringu, to co mam na kolację. Klaudia dzisiaj robiła też wyśmienite rożki. Pokazywałaś to na vlogu, prawda? Tak, jak robiłaś rożki. No. Także zapraszam do mojej siostry na kanał, tutaj Wam się wyświetli, bo te rożki są fenomenalne. I tak naprawdę to jest Klaudii przepis. I co? Rożki by Klaudia. Rożki by Klaudia, dokładnie. Jeśli lubicie się inspirować jakimiś przepisami, to Was zapraszam, bo właśnie taki wleciał. Jedziemy, jedziemy. Chyba pół godzinki drogi. Ale ostatnio w ogóle, jak byłam sama i chyba nawet wtedy nagrywałam vloga, to wracałam tak chyba godzinę czasu. I Klaudia czekała z kawą, kiedy będziesz. Ja chyba się nie witałam, nie więc witam Was serdecznie. Witam na kanale u mojej siostry. No, niektórzy mogli w ogóle ostatnio pomyśleć, że spędzamy czas osobno, a może trochę nawet tak było, bo Wy nagrywaliście swój materiał, a zresztą macie też aktualnie kontent domowy. Bardziej domowy, tak. No. Ja gdzieś tam wśród zakupów lifestyle'u takiego typowego. Tak. I trochę się minęłyśmy, ale cały czas, kochani, jesteśmy razem oczywiście. Kiedy jest potrzeba wyciągnąć kamerę, to to robimy, ale dzisiaj stwierdziłyśmy, że nie chcemy powielać tego materiału. Tak. I Klaudia na poczet mojego vloga zrezygnowała właśnie, oddałam, żeby wyciągnąć tą pałeczkę. Więc... Dokładnie. No trzeba się jakoś dzielić, słuchajcie, kiedy jednak to życie prowadzimy przez najbliższy miesiąc wspólnie, no wiemy, że mamy podobnych odbiorców, no to nie chcemy Wam jednak tego robić, żebyście nie wchodzili dwa razy na te same filmy. Żebyście oglądali identyczne materiały, dlatego mam nadzieję, że tego dzisiejszego vloga będzie Wam się bardzo miło oglądało z naszym udziałem, z moje w sumie udziałem. Tak. Ja właśnie, kochani, czekam na Klaudię. Właśnie będę pomagała w wyborze nad kolorem paznokci, spójrzcie. Ogólnie u dziewczyny jest bardzo duży wybór różnych kolorów i my zwykle jesteśmy bardzo standardowe, jeśli chodzi o wybór właśnie kolorów, powtarzam się, i zwykle wybieramy właśnie takie nudziaki. Klaudia bardziej woli takie beżowe, a ja wolę takie róż. Ja się zastanawiam, co jej tutaj dobrać, żeby była zadowolona. Ja myślę, Cis, że ty właśnie bardziej wolisz takie beżowe kolory, nie? Niż różowe. Nie, tylko wiesz co, to mi się wydają trochę brudne. Tak? No właśnie tak. Dla mnie na przykład bardzo podobają się takie, pasemka, ale dla ciebie one są strasznie różowe. Jakie strasznie różowe, nie za bardzo. Jezu, widzicie, szukaj dalej. Szukaj dalej. No. Ładny, taki mleczny, tylko mówię, one wpadają w różowe, nie? Żebyś nie była zła. Mi się podobają, no ja lubię takie różowiutkie. Bardzo mi się podobają. Tutaj oczywiście, kochani, kawka na mleku bez laktozy. Także myślę, że jeszcze na Klaudię poczekam z godzinka ponad. No ale czego nie robi się. Dla siostry zaraz ruszamy na jakieś łowy zakupowe. W ogóle jeśli chodzi o moją siostrę, słuchajcie, to jest tak skomplikowane, jeśli chodzi o pazurę. I co w końcu wybrałaś? Wybrała. Sukces. Beżowy. Myślę, że ci się spodoba. Bo najgorsze jest to, jak masz wybór i jest dużo kolorów, bardzo podobnych, to ciężko jest się zdecydować. Ja zwykle wybieram na ostatnią chwilę i tak samo jak ty, nic się nie zmienia oprócz takich kolorów jaśniutkich. Właśnie przed świętami, słuchajcie, planuję zrobić sobie biały French.
bo bardzo dawno nie miałam. A tak naprawdę jeśli chodzi właśnie o pazury, to też tak samo jak moja siostra, jestem bardzo nudna i zwykle lubię właśnie takie beżowe odcienie, ewentualnie jakiś french. Ja też bardzo lubię czerwone, ale na przykład nigdy nie zdarzyło się mi mieć na przykład niebieskich paznokci, albo zielonych, albo żółtych nawet. Ewentualnie chyba kiedyś miałam taki pomarańczowy french, on tak bardzo mi się podobał, bo to był taki fajny vibe na lato. Ale chyba tak to bym się nie odważyła, wiecie. Chyba jestem za nudna na takie odważne paznokcie. Wydaje mi się, że też by mi one się na pewno szybko znudziły. Nie wiem, dziewczyny, czy też tak macie? Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony kolor na paznokciach. Może się czymś zainspiruję. No bo wy mnie często pytacie, Julia, jakie masz paznokcie? No, u mnie się, słuchajcie, nic nie zmienia. French, beż, cieliste, jeśli można tak to nazwać. I ewentualnie czerwony. I w tym temacie się nic nie zmienia. Ewentualnie zmienia się kształt, bo bardzo często lubię właśnie mieć takie typowe migdałki. A czasami mam vibe na kwadraty, więc to wszystko zależy od nastroju. Ja już jestem, słuchajcie, po paznokciach. Zrobiłam sobie takie nudziakowe, wpadające mi lekko w róż. No mi się strasznie podobają, klasyczki. Bardzo ładne, nie? Bardzo. Ale ja chyba w ogóle mam problem z tym, no, że co chwilę po prostu chodzę na paznokcie zupełnie gdzie indziej i nigdy no, nic nie pasuje. Ty tak. Więc wydaje mi się, że to coś jest ze mną nie tak, a nie z tym miejscem, które robi mi paznokcie. Może po prostu jesteś bardzo wymagająca. Ale powiem szczerze, że to miejsce, w którym teraz byłam, to tak oceniam na numer dwa. A numer to jeden i tak to dobrze. Tam, byłam wcześniej. Jednak, no jednak. Dobra. Słuchajcie, właśnie w TK Maxie jest super to, że 120 zł, bluza z Oceans Apart. Możecie dorwać stacjonarnie w TK Maxie. Tutaj znalazłam właśnie taki top. Tylko wiadomo, że może być problem ewentualnie z rozmiarami, bo to jest czysty przypadek, na jaki rozmiar traficie. Taki topik kosztuje właśnie 70 zł, więc myślę, że naprawdę jest spoko. A ta bluza to jaki był rozmiar? SK, tylko że długa taka. Długa, okej. Okay. Bardzo chciałabym znaleźć jakiegoś case'a na mój telefon, ponieważ mój case jest naprawdę już zajechany, brzydko mówiąc. Nie wiem, czy mi się ten podoba, ale chyba już chcę jakikolwiek. Niestety nie wiem, na jaki to jest iPhone. I powiem wam, że ja mam 13 Pro Max i jak na złość nigdzie takiego case'a nie ma. Także szkoda. Nie ma żadnego case'a na telefon. Żadnego. Po prostu nic nie ma. No ale dobra, jesteśmy w takiej Maxie. Od razu przyszłyśmy na dział wnętrzarski. O, to... I moja Klaudia po prostu jest w raju. Jak ja wiecie, albo i nie wiecie, ja już taki prezent do domku Klaudii Jackowi sprezentowałam, bo dostaliście ode mnie przepiękne lustro. To Klaudia chyba mówiła na swoim tak, kanale. Tak, mówiłam. Więc już prezent tak naprawdę mam. Inaczej gdybym nie miała, to byśmy czegoś pewnie fajnego poszukały. Dokładnie. Ale Klaudia zażyczyła sobie lustro. Co bierzesz do domu? Coś? Przeglądam takie blaszki. I coś mnie naszło i zwięciągłam coś upiekło, ale aha, nie ma ceny. Jezu, aż mi się przypomniał keks, który tak kupiłam. Ostatnio chyba to na vlogu było. Kupiłam chleb w Vincencie. Taki z figą, z orzechami i mówię, Klaudia, strzał w dziesiątkę, no posmakuję wam. A my z Jackiem? Taki keks. A my z Jackiem oceniliśmy, że to jest keks, że to jest coś idealnego do kawki. Keks? No to był słodki chleb, Jezu, słuchajcie. A ja jadłam ten chleb, słuchajcie, z szynką i z keczupem. A Klaudia, może takie ciapło na 16 do kawy? Może babkę zrobimy, co? No na pewno. Prędzej babci to powinniśmy zabierać, żeby na święta zrobiła. Nic specjalnego. Ładne te spodnie, prawdopodobnie mam podobne, chociaż wiesz co? No. Ciężko jest ocenić, bo siwek też mam pełno w szafie, ale bardzo ładny krój. Ładne, no bardzo ładne, przydałoby mi się takie. Jak? No, ładne powiem ci. Chyba je przymierzę sobie. One i do klapek, i do sneakersów takich. Spodnie. Ładnie będzie ci w nich. Nie wiem, czy ten kształt nie jest specyficzny, zobacz. Bo one rozchodzą się na boki, zobacz. No wiem, o co ci chodzi. Padłyśmy do Zary i powiem wam szczerze, że ostatnio robiłam to zamówienie online i w ogóle robiłam wam Zara Mierzymacholi. Jeśli ktoś nie widział, to was zapraszam do wcześniejszego filmu. Chyba dwa filmy temu to było. I powiem wam, że na stronie internetowej jest znacznie większy wybór, ale to chyba wiecie. Stacjonarnie jest jakaś katastrofa i nawet nie widzę produktów, które zamawiałam online. I w ogóle ja na przykład jestem zwolenniczką też zakupów online, ponieważ mogę na spokojnie sobie przymierzyć produkty w domu. Tutaj jest inne światło w przymierzalniach, inaczej te produkty w ogóle na nas leżą, mam wrażenie, a w domu jednak jesteśmy w takim komfortowym miejscu, gdzie możemy na spokojnie ocenić, czy dobrze to na nas leży, czy nie. Także chyba dzisiaj nie jest nasz dzień na zakupy. I będziemy chyba powoli zmierzać w stronę domu. W końcu można nagrywać z kadrem. O, ekspres, idealny. W idealnym momencie się przyczyszczam, jak zawsze.
końcu można już na kadrze z kuchni nagrywać, bo Klaudia już Wam kuchnię pokazała, poza tym no ja uważam, że jest przepiękna. No i co robimy? Kolacyjkę, mamy świeże pieczywko, serek, szyneczka, pomidorek. No tak jak mówiłam, ja dzisiaj po prostu mam ochotę na klasyczną kolację. Jak wiecie, catering jest przepyszny, natomiast czasami się chce już coś takiego, co sami możemy zrobić, coś takiego domowego, jakąś nawet najzwyklejszą kanapkę. Ja na przykład takie uwielbiam pomidor, więc robimy. Kto tak czeka na ciociulkę i na mamunię? Nawet w oknie jej nie było. Szok! Tęskniłaś? Powiedz. Zjadłam kolację, już tak naprawdę jesteśmy wszyscy po kolacji. Ja zanurzyłam się w montażu i już trochę czasu minęło od następnego kadru. Zdążyłam wypić już jedną herbatę i zawsze to tak jest, jak montuję, to herbat nigdy nie ma końca. Akurat pod ręką mam taką czarną. Rzadko mi się zdarza w ogóle pić herbatę czarną. Jak wiecie, moją ulubioną jest herbata zielona. Uważam, że jest najzdrowsza i odzwyczaiłam się od kilku lat picia herbaty z cukrem. Cukru tak naprawdę u nas w domu w takiej zwykłej postaci oczywiście nie było, bo jak wiecie, no kochamy słodkie. Ale herbata z cukrem jakoś, nie wiem, dla mnie cukier w domu nigdy nie musiał być, ewentualnie jakiś zamiennik do jakichś wypieków, ale jeśli chodzi o kawkę, herbatę, no to ten cukier nie był nigdy konieczny. Babcia, mama nas tak przyzwyczaiły i teraz nie wyobrażam sobie pić herbaty z cukrem, z cytryną, ewentualnie właśnie herbaty zimowe są wyjątkiem z jakąś właśnie żurawinką czy z miodem, no to naprawdę są przepyszne, ale tak to słuchajcie. Zwykła czarna też mi naprawdę smakuje. W ogóle wczoraj dodałam, albo dwa dni temu, Q&A na kanał i padło takie pytanie, też zastanawiałam się, czy do tego się odnosić, ale stwierdziłam, że chciałabym powiedzieć jeszcze dwa słowa, bo zadano mi pytanie, czy co jest tak naprawdę fajną taką zaletą w świecie influencerstwa, za co lubię tą pracę, za co lubię tę pracę i w sumie stwierdziłam, że ta praca jest banalnie prosta i w momencie, kiedy nagle twierdziłam, że ta praca jest prosta, no bo tak twierdzę, że ta praca tak naprawdę nie jest wymagająca, nie jest to praca fizyczna, bardziej tutaj działamy umysłem, aby wymyśleć dla Was fajne filmy. Wiadomo, że niektórzy nagrywają podcasty i wiadomo, że to są inne filmy, w innym formacie zupełnie. Wiadomo, że wszyscy mają inny czas przygotowania do filmów, jedne filmy są bardziej wymagające, a drugie mniej. Co i tak moim zdaniem nie oznacza, że ta praca jest ciężka. No i w momencie, kiedy ja nagle mówię, że jest łatwa, to znajdą się osoby, które nagle są oburzone i twierdzą, Boże, jak ty mogłeś powiedzieć, że jest łatwa? Ludzie się przygotowują do podcastów tyle i tyle. To jest naprawdę wymagające. A wiem, jakby ludzie też zareagowali, kiedy bym powiedziała, że ta praca jest po prostu ciężka, to bym została zjechana, w cudzysłowie, że jak mogę w ogóle tak mówić, że nie doceniam ludzi, którzy pracują fizycznie. A więc wniosek jest z tego taki, że co nie powiem, to zawsze będzie źle. I zawsze znajdą się przeciwnicy, czy osoby, które na złość po prostu wytkną mi błąd, żebym po prostu poczuł się gorzej, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, więc totalnie nie chcę brać tego do siebie, ale tak chciałam po prostu powiedzieć kilka słów od siebie, jak ja to widzę z mojej strony, że co nie powiem, to zawsze znajdą się właśnie osoby, które coś zhejtują czy źle skomentują, bo no to nie jest konstruktywne, to nie jest wydanie swojej opinii, tylko po prostu to są takie szpilki. Ale z drugiej strony, kochani, cieszę się, że mam takich fajnych obserwatorów, którzy są ze mną już tak naprawdę od ponad roku, bo niektórzy z Was są ze mną od początku, za co jestem naprawdę ogromnie wdzięczna i się bardzo cieszę, że zostaliście po dzień dzisiejszy. I oto tym akcentem właśnie się z Wami, kochani, żegnam, bo chcę dla Was to wszystko zmontować i zaraz wrzucić. Czekamy zaraz prysznic, zrobię sobie taki gorący prysznic, płatki bodocze, kąpiel i pewnie będę spędzała wieczór z moją siostrą i szwagrem. Ja Was całuję mocno i mam nadzieję, że taki luźny vlog Wam się spodobał. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaczki! Pa!